Dobry wieczór, drodzy widzowie. Kuba Jankowski z kanału Aqua Pasja nisko się kłania. Dzisiaj, kochani, krótki filmik z mojego 72-litrowego akwarium. Taka krótka wstaweczka, żeby pokazać Wam, co się stało, gdy troszkę się przedobrzy, co się dzieje, gdy troszkę się przedobrzy z szyszkami olchy oraz z listkami dębu. Taka ładna herbatka się w baniaczku zrobiła. Wygląda to szalenie klimatycznie. Zbiorniczka nie oglądałem od 2 dni, ponieważ mnie nie było w domu. I teraz, gdy już on tak całkiem zherbaciał, zbrązowiał, ta woda zrobiła się taka ładna, brązowa. No, naprawdę jest to świetny widok, a ja jestem, nie ukrywam, amatorem akwarium w stylu Blackwater. Te moje oczywiście Blackwater nie jest, ale woda taka herbaciana się zrobiła, no i to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nie oddaję tego do końca filmik, ale w rzeczywistości wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Nowe nabytki, czyli kiryski wenezuelskie, sztuki dwie. Tutaj mamy jedną, to są jeszcze maluszki. Na razie są one bardzo podobne do kirysków spiżowych. Zobaczymy, jak będą wyglądać, gdy dorosną. Na razie wszystko się ładnie zapowiada, jeżeli chodzi o te rybki. Tutaj Boluś. Boluś jak zwykle ma się dobrze. On sobie w kaszy dmuchać nie da. Zawsze na swoje wyjdzie, no i o swoje zawalczy. Taka maskota tego zbiornika. Cóż, kochani, jeszcze wszystko bez większych zmian. Mikrozoria ładnie się tutaj układają po tym ostatnim moczeniu łapsk. Po Ludwigi śladu nie ma. Filterek sobie pracuje. Musiałem dać do kubła troszkę waty, ponieważ nie mogłem poradzić sobie z poprochami, które w wodzie pływają. Tutaj jeszcze jakieś pozostałości widać, ale już jest o wiele lepiej. Wata zrobiła swoje. Więc jak ktoś tutaj walczy z wodą, która nie jest zbyt klarowna, w sensie, że jakieś poprochy w niej pływają, to można jak najbardziej dać watę filtracyjną. Wata sobie z takim czymś poradzi bez problemu. Tutaj o, mamy kiryska spiżowego. Taką większą samiczkę sobie tutaj pływa. Tutaj mamy lorikarię, jedna, druga. Kiryski spiżowe, krewetka filtrująca, liście, boluś, jakieś ślimaki, samiczka, borelki, tutaj buszujący kirysyk wenezuelski, tutaj samice boreli, samce gdzieś w cieło, o, tutaj jakiś samiec się wyłania z tych zarośli. I tak sobie, kochani, zbiorniczek funkcjonuje niespiesznie, powoli. I to mnie bardzo cieszy, bo taką akwarystykę bardzo lubię. Kochani, no i cóż, życzę miłego weekendu, miłej soboty, miłej niedzieli. Trzymajcie się ciepło, no i uważajcie na dynamiczną pogodę, jaka za oknem. Wszystkiego dobrego, hej!